Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku świętujemy dalej moje 1000 subów. Będzie to już ostatni event, który zakończy się konkursem. Tak jak wam wcześniej obiecywałem, właśnie konkurs na koniec całego tego eventu, właśnie świętowania 1000 subów. No i tak jak obiecałem, tak właśnie zabieramy się za niego. Wcześniej wspomniałem właśnie, jakim pojazdem wybrałem pojazd dla was. Jest to AMX ELC Bis, czołg lekki na 5 poziomie z drzewka francuskiego. Także tym pojazdem bierzemy udział w konkursie. No i cóż, może kilka słów na temat samego konkursu, co trzeba zrobić tym pojazdem. Wcześniej jak robiłem konkursy, to były przeważnie na uszkodzenia, a teraz robimy na asysty. Co to znaczy asysty? Nie wiem, może niektórzy po prostu nie wiedzą, jak zdobywać asysty. I cóż, asysty dla czołgu lekkiego to jest coś piękna sprawa, bo wiadomo, jesteśmy, można powiedzieć, odpowiedzialni za przebieg, można powiedzieć, troszkę bitwy, z tego względu, że od nas dużo zależy. Musimy wyświecić pojazdy, no i dajmy na to te pojazdy, które są wyświecone, jeżeli ktoś zacznie do nich strzelać, to po prostu te uszkodzenia, wprawdzie nie wszystkie, bo różnie to jest naliczane, ale część po prostu trafia na nasze konto, tak zwane właśnie asysty. No i tym sposobem zdobywamy asysty, tak samo właśnie tutaj będzie w konkursie trzeba zdobyć asysty. Pokażę wam zdjęcie mniej więcej, gdzie patrzeć na te asysty. Tak jak tutaj widzicie to foto. Tutaj zaznaczę właśnie jeszcze ramką i to są właśnie asysty. Jeżeli ktoś zrobi po prostu jak największe asysty, wygrywa konkurs, no i zdobywa oczywiście główną nagrodę. Jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się po prostu wam pomóc, jeżeli ktoś nie zrozumiał, ale myślę, że chyba temat jest dość łatwy i prosty, bardziej jak ktoś gra dość długo już, czy nawet niedługo WOTA, to myślę, że już zapoznał się z tematem, o co w tym wszystkim chodzi, jeżeli chodzi o asysty. I cóż, robimy tym oto pojazdem. Oczywiście po skończonej bitwie, jeżeli mamy dobrą bitwę, robimy screena, czyli robimy zdjęcie z ostatniej planszy, właśnie tutaj, tak jak to zdjęcie widzicie, i tak samo później dodatkowe zdjęcie, podsumowanie, po prostu tylko te dwa zdjęcia przesyłacie mi na moje konto facebookowe hincul.pl. Tam praktycznie, tak jak było wcześniej w konkursach, przez tą stronę praktycznie przez mój profil będziemy w jakimś stałym kontakcie. Możecie też pisać na YouTubie pod filmem, w komentarzach, ale wszystkie zdjęcia czy coś kierujcie po prostu na profil hincul.pl na Facebooku. Jeżeli ktoś jest forumowiczem, tak samo na forum możecie przesyłać zdjęcia na mój nick, na prywatną wiadomość. Też w ten sposób można przesyłać właśnie fotki. I teraz tak, od kiedy konkurs się zaczyna? Konkurs możemy już zacząć od dzisiaj, czyli od 23 października, i konkurs będzie trwał 2 tygodnie. Także to jest naprawdę sporo czasu, do 6 listopada. 6 listopada podam wyniki, podam właśnie zwycięzców, a dodatkowo myślę, że co 3 dni będę mniej więcej na Facebooku publikował, ogłaszał właśnie taki mniej więcej ranking, kto na którym miejscu jest. No i miejsca premiowane to są od 1 do 5, czyli mamy tak, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. I teraz tak, za miejsce pierwsze, co jest do wygrania? To jest chyba najważniejsze dla was. Za miejsce pierwsze jest do wygrania 6500 golda. Myślę, że dość zacna nagroda. Plus do tego 7 dni konta premium. I tak, tutaj jeżeli chodzi o dni premium, mam po prostu dodatkowe właśnie taką nagrodę. To są właśnie te dni premium. Dostałem je od ekipy Wargamingu, za co bardzo serdecznie dziękuję. A nagrody od miejsca pierwszego do trzeciego ja sponsoruję również, czyli złoto, tego golda.
No i za miejsce drugie jest 3000 golda do wygrania i plus 6 dni konta premium. Za miejsce trzecie tak samo, nie chciałem, żeby to miejsce było pokrzywdzone, także można powiedzieć, że trzeciego nie będzie. Jest taka sama nagroda, czyli 3000 golda plus 6 dni konta premium. Miejsce czwarte dostaje 3 dni konta premium w grze i miejsce piąte też 3 dni konta premium. Także myślę, że nagrody dość zacne, warto powalczyć. No i cóż, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, piszcie w wiadomościach, ja postaram się wam odpowiedzieć na nie. Jedyna moja prośba, starajcie się wiadomości wysyłać mniej więcej do godziny 21, z tego względu, że ja godzina 20 czy tam 21 już praktycznie jestem poza wszelkimi urządzeniami, staram się kłaść się już do łóżka i po prostu nie będę wam odpisywał, także sorry za to, ale tak to na dzień jestem po prostu przez cały dzień dostępny, piszcie jeżeli macie jakieś pytania. Cóż, myślę, że to by było na tyle. Jeżeli coś pominąłem, postaram się jeszcze dodać na swoim profilu. Także cóż, myślę, że sprawa wygląda dość jasno. Bierzemy tak, LCK, robimy LCK-iem najlepsze asysty. Wysyłacie mi dwie fotki do tego i to wszystko. Tak zakończymy świętowanie właśnie mojego kanału 1000 subów. Myślę, że w ten sposób pożegnamy się, jeżeli chodzi właśnie o ten event. Okej, to by było na tyle ode mnie. Jakieś pytania, piszcie, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Także trzymajcie się i oczywiście powodzenia dla wszystkich. I cóż, do roboty, do usłyszenia, hej!